takie czynniki zewnętrzne działają na tą kobietę, a ona traktuje ten alkohol jako takie lekarstwo. Więc ciężko, żeby inni dostrzegli problem, że coś się dzieje, tak? Skoro ona na przykład upija się tylko wieczorem, w samotności, w domu. Ona już zacznie pić, to bardziej ukrywa się z tym piciem, tak? Bo nie chce pokazać, że coś się dzieje. Cześć, mam na imię Mariusz i prowadzę ten kanał. W dzisiejszym nagraniu dowiesz się, jak wygląda alkoholizm kobiet. Czy różni się znacząco od tego alkoholizmu, jaki widzisz na przykład wśród mężczyzn? Jak sobie z tym poradzić? Porozmawiamy głównie o tym. Na tym kanale w większości rozmawiamy o alkoholizmie i jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, to zachęcam Cię do subskrypcji. To nic nie kosztuje, a będziesz widział nowe powiadomienia o moich nagraniach. Mi pomaga to się rozwijać. A przechodząc do tematu. No więc u kobiet na pewno alkoholizm objawia się troszkę inaczej. Głównie z tego powodu, że w społeczeństwie jest trochę bardziej taki stereotyp tego, że pić wolno mężczyźnie, a kobiecie nie za bardzo. Dlatego po pierwsze, łatwiej będzie mężczyźnie trochę wpaść w ten nałóg, chociaż czy do końca, no nie wiem, bo zaraz to obalę, ale łatwiej mężczyźnie się zaklimatyzować w tym alkoholu, tak? Bo on sobie przychodzi z pracy i jest takie ogólne pozwolenie, że może sobie wypić piwko po robocie, tak? Z kolegami, że facet idzie do baru na mecz, piwko, tu gdzieś jakaś wódeczka, tu gdzieś coś. I jakby tak ogólnie społeczeństwo na to pozwala, tak? U kobiety jest trochę inaczej. No wyobraź sobie teraz mamę z małym dzieckiem, tak? I ona sobie wchodzi i bierze sobie 4-paka jakiegoś piwa, tak? W sklepie, no. Na pewno na nią będą dziwnie patrzeć i ludzie w kolejce i kasjerka. Więc jakby kobietom tak można powiedzieć w tym społeczeństwie nie pasuje ten alkohol, nie pasuje to, żeby od niej było czuć ten alkohol, a mężczyznom jednak na to się pozwala. No ale faktem jest, że to pomaga i nie pomaga tej kobiecie w alkoholizmie, no bo z jednej strony, skoro jej jest tak ciężko, tak, że no nie może tak pić, bo każdy na nią patrzy, no to ona no nie powinna tak chętnie sięgać po ten alkohol, no bo jej nie wypada, bo od małego ma mówione, że no nie wypada tego robić, tak? Często nie sięga, dlatego może jest więcej mężczyzn alkoholików niż kobiet. No ale z drugiej strony, kiedy ona już zacznie pić, to bardziej ukrywa się z tym piciem, tak? Bo nie chce pokazać, że coś się dzieje. Więc ciężko, żeby inni dostrzegli problem, że coś się dzieje, tak? Skoro ona na przykład upija się tylko wieczorem, w samotności, w domu. No to znajomi, jakby ta rodzina, która z nią nie mieszka, no to tego nie widzi, tak? A jeżeli tego nie widzi, nie może jej pomóc. Bo pamiętaj, że praktycznie żaden alkoholik nie wyszedł z alkoholizmu sam, kompletnie sam. On musiał mieć jakąś pomoc od kogoś, chociaż jakąś wiedzę, cokolwiek. Jeżeli nikt nie przyjdzie ci pomóc, bo nikt nie wie, że ty masz problem, no to może być ciężko, a idziesz coraz dalej postępujesz w tym alkoholizmie. I kiedy nagle ktoś zauważy, że coś się dzieje, może być już bardzo, bardzo późno, tak? Bo ten alkoholizm już zdążył się bardzo rozwinąć gdzieś tam. Ciężej zauważyć jest też alkoholizm u kobiet z tego powodu, że tak, no właśnie, one bardziej się ukrywają, ale są mniej awanturnicze, tak? Mniej awanturują się po tym alkoholu. Nie tak jak niektórzy mężczyźni na przykład, że wiesz, on się napije, wtedy robi się, nie wiem, jakiś za bardzo odważny, chodzi, krzyczy, nie wiadomo co. Kobieta raczej nie, wypije i nie wiem, pójdzie spać, może chwilę potańczy, ale no nie zwraca na siebie aż tak uwagi, tak? Nie wchodzi tak często jak mężczyźni w konflikt z prawem. No więc tak, to. Co jeszcze następnego takiego u kobiet? No i u kobiet też jakby inne są trochę nieraz te powody tego picia, tak? Bo ten mężczyzna zaczyna pić, bo nie wiem, właśnie tak, wiesz, lepiej się czuje wtedy z kolegami, jest jakiś pewniejszy siebie, chodzi na zabawy, ma jakieś takie powody tego picia. A kobiety, kiedy wpadają w nałóg, to bardziej szukają takiego lekarstwa, ale one często dają takie przykłady, na przykład, że
dziecko ma złe stopnie, tak? Dziecko w szkole na przykład ma złe oceny, ma złe zachowanie i jest jej wstyd. Wstyd za to dziecko, ona nie wie co zrobić i jakby przeżywa taką swoją wewnętrzną depresję i ten alkoholizm pomaga jej w tym, tak? Działa, daje jej jakąś ulgę. Ona po prostu użala się nad sobą tak z tą butelką, tak? Albo, nie wiem, mąż ją zdradza, tak? I ona wtedy sięga po alkohol, żeby się znieczulić. Czyli takie czynniki zewnętrzne działają na tą kobietę, a ona traktuje ten alkohol jako takie lekarstwo na to, tak? U mężczyzn wygląda to trochę inaczej. No i teraz, czy jakoś terapia będzie się różniła między kobietą a mężczyzną? No nie do końca, bo jednak cały mechanizm choroby jest raczej taki sam. Leczenie odbywa się też bardzo podobnie. Kiedyś chyba były nawet grupy takie oddzielne, a wiecie, nie a, tylko takie terapeutyczne, że na przykład były spotkania dla kobiet i dla mężczyzn. Jednak teraz są cały czas te spotkania razem, taki miks jest, tak, że są i kobiety, i mężczyźni, bo no wiele mogą się nauczyć tych mężczyzn i jakby no nie wiem, czy tam nie mogły się tak otwierać kobiety, co się działo, że po prostu no, specjaliści dali sobie sprawę, że nie, że jednak to musi być mieszane. No i tym kobietom też jest łatwiej, bo kobiety potrzebują rozmawiać, znaczy łatwiej. No ja nie mówię, że im jest łatwo, tylko, bo wiadomo, że jest ciężko, tak? Jest im trudno wyjść z tego nałogu, ale są jakieś plusy bycia kobietą, postrzegania jako świat w sposób taki kobiecy, ponieważ właśnie jeden z takich przykładów jest to, że kobieta bardziej czuje nieraz niż myśli, więc i wie, co czuje, tak? Czyli na przykład jest smutna, jest zła, ona wie więcej o uczuciach. Mężczyźni od małego byli tak uczeni, wie, że nie czuj, czucie jest złe, wiesz, możesz czuć tylko głód i złość i to wszystko, nie? Jak chłopczyk się przewrócił na boisku, no to tego chłopczyka zepchnęli, żeby on nie przeszkadzał im grać dalej w piłkę i on miał nie płakać, tylko wracać do gry. A kiedy, wiesz, dziewczynka się popłakała czy coś, no to inna dziewczynka podeszła, ją pocieszyła. Więc mężczyznom nie kazali w ogóle, no, nie ustępowało, nie, jakby nie można było mężczyźnie rozmawiać sobie tak, wiesz, z kolegą o uczuciach, o tym, że to go przyjmuje, to go boli, wiesz. Kolega przeważnie w takim męskim świecie powiedziałby mu, że wiesz, no, dobra, przestań się żalić, tylko mówię tak o dzieciństwie, no nie, wiesz, teraz raczej nie są tacy koledzy brutalni, ale wiecie, jak było w dzieciństwie, a kobiety raczej miały przyzwolenie na te uczucia. A takim jednym bardzo, bardzo, bardzo ważnym etapem terapii jest to, aby rozpoznawać swoje uczucia, aby pracować z tymi uczuciami, bo musisz uczyć się jakby takiej samoświadomości tego, co się z tobą dzieje, obserwować te uczucia, czy ty jesteś zły, czy ty jesteś smutny. Musisz siebie obserwować, żeby po prostu przez te emocje nagle nie sięgać, tak, po alkohol. To raz. Dwa, właśnie kobiety potrafią o tym rozmawiać, więc potrafią to powiedzieć. Ktoś może im doradzić, a gdy przyjdzie na przykład nieraz taki mężczyzna do terapeuty i on, wiesz, musi być zmuszany przez całą terapię pytaniami, żeby cokolwiek wydusić siebie, on nie wie, co powiedzieć, nie wie, jak nazwać te uczucia, on nie wie, po prostu nie wie, jak się czułem wczoraj, nie wiem. Tak rozmawiają często mężczyźni. Tak? Kobieta potrafi jednak rozmawiać, a kiedy dzieli się tym, no to otwiera się, więc widać, co tam się dzieje i można jej pomagać. Więc no tak, alkoholizm trochę różni się od takich kobiet, od alkoholizmu mężczyzn, jednak leczenie będzie podobne. To tyle, co chciałem chyba powiedzieć w tym nagraniu. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji. Mam nadzieję, że tym nagraniem coś pomogłem. Pozdrawiam, cześć.